Pani marszałek, Wysoka Izbo, przedstawiam sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny do druku nr 807 o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z druku nr 789. Marszałek Sejmu zgodnie z regulaminem Sejmu skierowała w dniu 30 listopada 2020 roku uchwałę Senatu w powyższej sprawie do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny celem rozpatrzenia. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po rozpatrzeniu 451 poprawek na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2020 roku rekomenduje przyjąć 71 poprawek, 380 odrzucić zgodnie z drukiem nr 807. Dziękuję.